młodzieży wyklętych, zwanych też niezłomnymi, była walka z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa, między innymi z wojskiem, milicją i funkcjonariuszami UB oraz osiągnięcie niezależności Polski od Związku Radzieckiego. Organizowali oni zamachy na członków milicji i służb bezpieczeństwa, a także wydawali i wykonywali wyroki śmierci na tajnych współpracownikach i informatorach UB i NKWD. Władza ludowa walczyła z podziemiem antykomunistycznym wszelkimi dostępnymi metodami. Do likwidacji leśnych oddziałów kierowane było Ludowe Wojsko Polskie, Milicja Obywatelska, Armia Czerwona i NKWD. Po potyczkach nawet lekko rannych partyzantów dobijano, schwytanych poddawano długotrwałemu, brutalnemu śledztwu i torturom. Stosowano prowokacje i represje wobec rodzin, ogłaszano też amnestię dla współpracujących z polskim rządem na uchodźstwie. Po czym ujawniających się żołnierzy szykanowano i aresztowano, skazywano na wieloletnie kary więzienia, a często na śmierć. Żołnierze wyklęci, gdy losy wojny przesądzić się miały i pancerny pierścień był u wrót Berlina, dla nich ta wojna wcale się nie kończy. Walka o wolność dla nich się zaczyna. Ze zniewoleniem narzuconym siłą przez obcy system sąsiada ze wschodu, który w istocie, w swoich założeniach miał złamać ducha polskiego narodu. Fałszywa wolność i przyjaźń obłudna żołnierzom wyklętym zawsze była obca. Takich uczono, takich wychowano od lat najmłodszych, od małego chłopca. Ich zbrojny upór, choć w nierównej walce, dawał nadzieję. Wciąż o tym mówiono, że przyjdą te czasy, że przyjdzie ten moment, gdy polski orzeł znów będzie z koroną. Przykłady męstwa, ofiary, którą złożyć chcieli wyklęci żołnierze w katowniach, więzieniach i na szubienicy, bo wolność ojczyzny krzyżami się mierzy. Komuniści zastraszali też ludność cywilną, płacącą ogromną cenę za każdą formę pomocy udzielonej żołnierzom niezłomnym. Stosowano również szeroką skalę propagandę. Partyzanci określani byli jako faszyści, bandyci, reakcjoniści, zepnute karły reakcji. Zostali oni wykluczeni i potępieni przez władze Polski Ludowej. Stąd wzięła się nazwa żołnierze wyklęci. Masowa walka przeciw rządom ludowym zakończyła się w 1947 roku, kiedy to po sfałszowanych wyborach do Sejmu konstytuowała się w Polsce i została uznana przez państwa zachodnie władza komunistyczna. W lasach pozostało już tylko około kilku tysięcy osób. Wiele z nich chciało tylko umrzeć śmiercią żołnierza, a nie w katowniach bezpieki. Życie schwytanych najczęściej kończyło się w anonimowym grobie, jak na przykład na tak zwanej łączce na warszawskich Powązkach. Zbigniew Herbert, Wilki. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich ucho milczy. Pozostał na zawsze w dobrym śniegu żółtawy ślad, ten ślad wilczy. Szybciej niż w plecy strzał zdradziecki trafia sercem ściwa rozpacz. Pili samogon, jedli nędzę, tak się starali losom sprostać. Już nie zostanie agronomem ciemny, a świt księgowym. Marusia matką, grą poetą, posiwia śnieg ich młode głowy. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich ucho milczy. Został na zawsze w dobrym śniegu,
Żółtawy ślad ten trop wilczy. Dzisiaj trudno oszacować liczbę zabitych żołnierzy wyklętych. Prawdopodobnie było to kilkadziesiąt tysięcy osób, obok kilkuset tysięcy zamkniętych w obozach i więzieniach. Wśród nich byli między innymi rotmistrz Witold Pilecki, legenda Armii Krajowej, Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, generał August Emil Fidorf, pseudonim Nil, major Zygmunt Szędzieracz, pseudonim Paszka i ostatni z poległych Józef Franczak, pseudonim Lalek. Powoli wraca pamięć o ludziach, którzy nie złożyli broni po wejściu Armii Czerwonej i pomimo tego, że nie wszyscy spośród żołnierzy wyklętych byli kryształowego charakteru, to celem większości z nich była walka o polską niepodległość. A za taką postawę należy im się najwyższy szacunek. Zrobić jutro, zrób dzisiaj, nie czekaj.
Dziękujemy za uwagę. Orlęta tutaj w Krzeszowie były w trakcie II wojny światowej też młodzi tacy ludzie jak tutaj występujący, może troszkę starsi, ale oni też oddali życie za naszą ojczyznę i też są żołnierzami niezłomnymi, także to jest wielki obowiązek i wielkie zobowiązanie właśnie młodych ludzi, aby tą historię naszej gminy, naszej parafii przypominać, bo tylko w pamięci jest siła i cześć oddana tym wszystkim ludziom. Jak mówił święty Jan Paweł II w roku 1994, takie zdanie o żołnierzach właśnie niezłomnych. Trzeba ich przynajmniej przypominać przed Bogiem i historią, ażeby nie zamazywać prawdy o nich. Czyli właśnie to jest świadectwo pamięci o naszych bohaterach, dzięki którym dzisiaj możemy być dumnymi ludźmi, że mamy tak wspaniałą, piękną historię. Zwłaszcza, że parafia Krzeszów to właśnie tutaj jest piękne karty historii pisała. Mianowicie powstanie styczniowe. To właśnie tutaj ksiądz Matraś, powstańcy styczniowy z gminy Krzeszów, to tutaj mieli oparcie i wsparcie o wolność. Tutaj właśnie walczyli o wolność Polski. Druga wojna światowa. Ksiądz Jaworski, to tutaj placówka żołnierzy Armii Krajowej też miała oparcie. Właśnie tutaj w parafii Krzeszów. Dlatego to miejsce jest szczególne. Szczególne dla nas wszystkich, mieszkańców gminy Krzeszów, mieszkańców tej parafii. Dlatego musimy o tym zawsze pamiętać, bo to jest nasza piękna karta historii. Chciałbym szczególnie podziękować tutaj osobom, które występowały. Mianowicie Aleksandra Kruk, Aleksandra Bydo, Wiktoria Sieniawska, Magda Chudy, Bartosz Ryczko oraz panią, które to przedstawienie pięknie przygotowały. Joanna Karkol, Anna Szurin, Natalia Kuryś. Oraz za to, że państwo nas słyszą, odpowiada i dzięki tutaj panu Jackowi Grochowskiemu. Słyszą nas, Grochowiczowi, przepraszam. No i również wielkie podziękowania dla pana dyrektora zespołu szkół w Krzeszowie. Bo tutaj przede wszystkim na szkole ciąży to największa odpowiedzialność i ten zaszczyt tym młodym ludziom już pokazywania w tych najmłodszych latach naszej tutaj krzeszowskiej historii. Bo jak my sami o niej nie będziemy pamiętać, to Warszawa, Kraków czy inne wielkie miasta też o tym nie będą pamiętać. Więc to jest nasz jeden wielki, wielki obowiązek, abyśmy o swojej historii pamiętali i ją to dla kolejnych pokoleń przekazywali. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim tutaj tym młodym ludziom, którzy nie wstydzą się pokazywać, mówić o naszej pięknej historii. Dziękuję ślicznie.